O trudno, panie Piotrze, nic pan nie pisze, to zbuduję, no panie Piotrze, no teraz widzę, że pan smoka ustawia. Jak w tym, kiedyś mi kolega tłumaczył w młodości, że się dzielą na pantery, kociaki i jak to było, pantera, pantera, a teraz pan. Zagram na Marocego. Trudno. Dobry wieczór, panie Michale. No kopę lat, panie Michale. W zeszłym roku to pan jeszcze jakiś... Co pan Piotr ustawił? 5 plus 8? Panie Piotrze, jak pan mógł? To co ja tak szybko gram? Panie Michale, pan... Zagra pan Emil pierwszy. Panie Emilu, pan wywołuje i pan Michał. Zagram panu D4. O! Panie Piotrze. Panie Piotrze, wszystkie możliwe błędy pan zrobił. Najpierw bronię. Nie ma ruchu B5, D5. Oj, 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 panie Piotrze. Kto to tam się pcha? Pan Emil, bardzo dobrze. Panie Michale, zagra pan ze mną, pan ma bardzo ładny ranking. Zapraszam, panie Michale. Pana Wojtka zapraszałem, on nie chce dać mi rewanżu. Co za niedobry człowiek. Nie ma bicia na D5. No, pan Michał, jaki pan ma ranking, panie Michale, no pięknie. Ale najpierw z panem Emilem gram, panie Michale, potem z panem. Jeszcze może ktoś chce. Kto tam jeszcze głos zabiera? Pani Kwoka może ze mną zagrać. Kto tu jeszcze głos zabiera? I pan na pana Wojtka czekał. A pan Wojtek się zbiesił. No to budujemy Marocego. Budujemy Marocego. Nie wiem, gdzie wieżę ustawić. Chyba jedną ustawię na E. Czy ja mówiłem, że Marocy wygrywa się sam? Czy nie? W zasadzie mogłem nie bić. No. Marocy wygrywa się sam. No. Najpierw na tego. Teraz na tego. A teraz tu. Nigdzie nam się nie spieszy. Teraz tu. A gdzież to on poszedł, ten konik zielony?
No i tu. Nie ma więcej chętnych? No trudno. A pan Roman nie chce ze mną zagrać? Panie Romanie, dawno nie graliśmy. Nie chciał. To gdzie jeszcze nie byliśmy? No tu nie byliśmy. O, jest trzeci chętny. Bardzo dobrze. Pan Szaszek Matek, to ja nie pamiętam, kto to jest, ale wiem to jakiś, że to jest. A to pan Roman jest Szaszek Maszek. Gdzie uciekł? Panie Emilu, gdzie pan uciekł? Oho, ho, ho. Oho, ho, ho. Panie Piotrze. Mogę grać B4, bo musiałbym odbić pionem. Chociaż mogę już odbić pionem, bo kontroluję wszystkie pola. Jak szaleć, to szaleć. No, jest pan Emil. Pojawia się i znika. Czyli gram z panem Emilem. O, wie, że pan mi podstawił, pan Piotr. I nic się nie chwali. I nikt się nie chwali, że podstawił mi wieżę. Co za człowiek. Jaki skromny. Ale musicie, kochani, poczekać, bo tu pan Piotr wyciął nieziemski numer. O, i tu mi napadł, i tam mi napadł. Co za człowiek. Wszędzie mi napadł, a ja czekałem. Czekałem. Technicznie. I tu chciałem zagrać B4 całe życie. Tu chcę zagrać F3 całe życie. I gońca chcę cofnąć na F5.
Wieża C8. Gdzie ta wieża chce iść? Nie wiem. Tego skoczka będę chciał zbić. Białe pole odgarnę. Wody się napiję. Więc pan już Piotr widać, że pogodził się z porażką. Aja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 j
A nie, dobrze, nie wejdzie koniem. Może najpierw konia wygonić. Gdzie go wygonić? Nie, najpierw tu. Nie wejdzie koniem nigdzie. A może pionem zbić? O! No pionem nie. Patrz pan jaki chytry. Zablokował pole skoczkowi. Patrz pan jaki chytrus. A teraz mi napadł tu i tam. Co za człowiek. Chyba muszę tu. Albo tu. Aj, aj, aj. Dobra, wejdę wieżą na D5, no trudno. No nie chce się poddać pan Piotr. Klopsa ma strategicznego i w ogóle o. I w szczególe i nie chce się poddać. Tu podwisa. A no właśnie. A jak zagram C5? No patrzcie, w ogóle się nie boi. W ogóle się nie boi. Forpoczta.
Zugzwang. Tak mi się wydaje. Nie ma z... Ohohoho. Ohohoho. I co ja mam z tym fantem zrobić? Chcę dopchnąć hetmana. A przeciwnik mi nijak nie daje. A przeciwnik nic mi nie daje, nic, najmniejszych szans. Nie można wygrywać pionka D6 na szczęście. Panie Edmundzie, pan się szykuje, panie Emilu. Nie ma już pana Emila, uciekł. Ajajajajaj. Uciekł pan Emil, panie Emilu. Zamatujemy hetmana. Panie Emilu, jest pan? Gdzie pan jest, panie Emilu? Pisze pan, jestem, jestem. Dziękuję panu Piotrowi.